Tak, 265, zapraszam was na mecz. Jagiellonia. Ja wystąpię. Lech Poznań kontra Jagiellonia, bo wystąpię. Witam państwa serdecznie, jest dziś ze mną Włodzimierz Szanowicz i wspólnie będziemy komentować dla państwa dzisiejsze spotkanie. No, dzisiaj to jest prawdziwa piłkarska uczta. Tak, dostaliśmy gościnę, wiesz, w prezencie szampana. Przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Obrońca zakończył ten obiecujący atak. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Ależ popis umiejętności, bramkarz będzie mu wdzięczny. Tomasz Mandrowski. Rafał Grzyb. Dobra pozycja do oddania strzału. Przejdzie w obronie i koniec ataku. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Może być groźnie, ten zawodnik rzadko marnuje od tego. Szansa na gola! Uderza! Jest! Znakomicie! Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień. Drugi gol w tym spotkaniu. Szybko opanował piłkę, zrobił sobie miejsce. Rozejrzał się i następnie zimno wziął po stronę bramkarza. Piękna bramka. Thank you.
Słabnie obronił pierwszy strzał, ale był bezradny wobec dobitki świetnie ustawionego zawodnika, którego nie upilnowali obrońcy. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Rafał Grzyk. Potwierdza, że dzisiaj futbol stał się strasznie przestronny.
szybko opanował piłkę w gronie sobie miejsce. Rozejrzał się i następnie zimną krwią pokonał bramkarza. Piękna bramka. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Zagalopował się
tym dribblingu i z piłką znalazł się poza linią. Trener dokonuje podwójnej zmiany. Rachałczyk. Przerwana akcja, spalony. Szybko wykorzysta. Zdecydowany na strzał. Na wskutek. No i piłka poza boiskiem. Wandrowski, Pazdan. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? Ależ to obronił. To było strasznie silnie uderzone. Zacznie pewne i wysokie zwycięstwo. Dziękuję, ale kiedy się siedzieć po nie dań, przepraszam za pałacy. To było bardzo jednostronne widowisko. Zaraz wam pokażę powtórki goli. Do zobaczenia za chwilę. Z deserem, wspaniałymi bramkami, taką walką, którą będziemy pamiętali, zmieniającymi się akcjami. Aż szkoda, że się skończyło. Do usłyszenia, mówi Dariusz Szpakowski. Teraz wam pokażę powtórki goli. Druga minuta, ja Arkadiusz Kotnowski. Jest ta pierwsza minuta, znowu ja, Arkadiusz Kotnowski. Jest piąta minuta. Kamiński. Dla tych, co nie widzieli, pokażę jeszcze raz. Znowu 31 minuta, ja Arkadiusz Kotnowski. Trzeci gol był mój, a teraz Kessai. Cofnę jeszcze, jakby ktoś nie widział. W 52 minucie, 64 minuta Henry Wickes. W 69 minuta Wąkiewicz. W 75 minuta Hamainen. W 79 minuta Laurensis. W 82 minuta Rafał Murawski. Dziękuję za uwagę, Aryka 265.